Howard Phillips Lovecraft opowiadanie pod tytułem Szepczący w ciemności. Część pierwsza. Proszę pamiętać, że w końcu nie widziałem nic strasznego, jednakże stwierdzenie, że wstrząs umysłowy stał się przyczyną tego, co sugeruję że był ostatnią kroplą, która przechyliła szale i dlatego właśnie wypadłem z osamotnionej farmy Akleja i zabranym samochodem pomknąłem przez dzikie, kopulaste wzgórza w Vermont. To zignorowanie najbardziej oczywistych faktów mego ostatniego doznania. Choć widziałem i słyszałem te tajemnicze rzeczy, choć wciąż żywo odczuwam to wrażenie, jakie na mnie wywarły, nawet teraz nie mogę udowodnić, czy moje wnioski są słuszne, czy nie. Bo przecież samo zniknięcie kleja jeszcze nic nie znaczy. Nie znaleziono w jego domu nic podejrzanego poza śladami kul wewnątrz i na zewnątrz domu. Wyglądało to tak, jakby wyszedł sobie na przechadzkę w górę i po prostu nie wrócił. Nie było nawet śladu, że jakiś gość mógł się tam pojawić albo że te straszne cylindry i aparaty znajdowały się kiedykolwiek w jego gabinecie. Że się bał śmiertelnie skupionych gęsto zielonych wzgórz i sączących się bez kresu potoków, pośród których się urodził i wychował, to też nic nie znaczy. Taki lęk może być spowodowany tysiącem przyczyn. Ekscentryczność jest chyba najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem dla jego dziwnego zachowania i lęków. A wszystko zaczęło się, jeśli chodzi o mnie, wraz z historyczną, niespotykaną dotychczas powodzią w Vermont, 3 listopada 1927 roku. Byłem wtedy, podobnie jak i teraz, wykładowcą literatury na Miskatonic University w Arkham, Massachusetts, i z amatorstwa pełnym entuzjazmu badaczem folkloru Nowej Anglii. Wkrótce po powodzi, pośród licznych artykułów w prasie na temat biedy, cierpienia i organizowanej pomocy, pojawiły się dziwne wzmianki o jakichś przedmiotach unoszących się na wezbranych rzekach. Rozmaici moi przyjaciele, ogromnie zaciekawieni, prowadzili dyskusję na ten temat i w końcu zwrócili się do mnie z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Pochlebiło mi, że tak poważnie traktują moje badanie nad tutejszym folklorem, i zrobiłem co mogłem, aby zbagatelizować te szalone, tajemnicze opowieści, które zdawały się przerastać najstarsze wiejskie przesądy. Ubawiło mnie, że nawet kilka wykształconych osób twierdziło, iż u źródeł tych wieści muszą się kryć jakieś tajemnicze, zniekształcone fakty. Opowieści, które zwracały moją uwagę, dotarły do mnie głównie przez prasę, choć jedna historia została mi przekazana ustnie, a opowiedział mi ją przyjaciel, któremu matka mieszkająca w Hardwick, Vermont, opisała ją w liście. Dotyczyła właściwie tego samego wydarzenia, jakie opisywano w prasie, tylko że można w niej wyodrębnić jakby trzy etapy. Jeden łączył się z Winoski River koło Montpelier, drugi z West River z okręgu Windham za New Tain, a trzeci miał miejsce w Pasamsik, okręg Caledonia nad Londonville. Było jeszcze wiele ubocznych wątków i etapów, albo przeanalizowaniu wszystkie sprowadzały się do tych trzech etapów. W każdym z tych przypadków wiejscy ludzie donosili, że widzieli jakieś dziwne i niepokojące przedmioty w nawet zbranych rzekach płynących z niedostępnych gór i zaczęto je łączyć z prostymi prawie już zapomnianymi legendami, które teraz ożyły w opowiadaniach starych ludzi. Wszyscy byli przekonani, że widzieli jakieś żywe istoty, których jeszcze nigdy nie spotkali. Oczywiście w tym strasznym okresie płynęło po rzekach wiele ciał ludzkich, ale te, które opisywali, nie należały do rodzaju ludzkiego, choć wielkością i ogólnym kształtem, trochę nawet jakby przypominały ludzi. Nie mogły to być także, jak twierdzili naoczni świadkowie, zwierzęta znane w Vermont. Owe kształty miały kolor różowawy, a długości jakieś pięciu stóp, całe ich ciało pokryte było skorupą. Na grzbiecie znajdowały się dwie ogromne płetwy albo błotniaste skrzydła i cały szereg zginających się w stawach kończyn, a także coś w rodzaju zwiniętej elipsoidy, pokrytych niezliczoną ilością krótkich macek, w miejscu, gdzie powinna być głowa. Najbardziej jednak zdumiewające było to, że doniesienia z różnych źródeł pokrywały się ze sobą. Zdumienie byłoby większe, gdyby nie było osłabione przez fakt, że wszystkie stare legendy dotyczące właśnie gór były żywo i wręcz chorobliwie obrazowe, mogły więc wywrzeć wpływ na wyobraźnię wszystkich świadków. Byłem skłonny przypuszczać, że owi świadkowie, a byli to wyłącznie prości, naiwni ludzie mieszkający w lasach, Zobaczyli zmasakrowane gospodarskie zwierzęta płynące z wirującym prądem wody, a pod wpływem prawie już zapomnianych legend przydali tym biednym ciałom jakieś niezwykłe atrybuty. Ten stary folklor, dość mglisty i nieuchwytny, w dużej mierze zapomniany już w obecnym pokoleniu, miał charakter bardzo szczególny i znać w nim było znaczne wpływy jeszcze starszych indiańskich opowieści. Choć nigdy nie byłem w Vermont, znałem go dzięki monografii Eli Davenport. Prace raczej niezwykła do obejmującej materiał zebrany na podstawie ustnej relacji przed 1839 rokiem pośród starszych mieszkańców tego stanu. Co więcej, materiał ten zgadzał się z opowieściami, jakie sam słyszałem od starych wieśniaków w górach New Hampshire. Krótko mówiąc, dotyczył nieznanej rasy potworów kryjących się gdzieś w górach i mrocznych dolinach, w których sączą się potoki wypływające z nieznanych źródeł. Stwory te rzadko się pokazywały, ale świadectwo o ich istnieniu składali ci, którym zdarzyło się zapuścić trochę dalej w góry albo w głębokie, strome wąwozy, gdzie nawet wilki nie zaglądały. Widziano dziwne ślady stóp albo szponów z pazurami na błotnistych brzegach potoków i nagich przestrzeniach, a także kamienie poukładane wokoło i powyrywaną przy nich trawę, co nie mogło być dziełem natury. Na stokach gór znajdowały się groty niezbadanej głębokości, do których wejście zasłaniały głazy, co nie mogło być dziełem przypadku, zaś w pobliżu rozliczne ślady prowadzące do wnętrza gród i na zewnątrz Choć ocena ich kierunku wydaje się dosyć wątpliwa. A co gorsza, rządni przygód podróżnicy widywali tam rzeczy niezwykłe i zupełnie niespotykane, kiedy zapuszczali się obrzasku w najodleglejsze doliny i gęste, rosnące pionowo lasy na szczytach gór, niedostępne dla człowieka. Byłoby to mniej niepokojące, gdyby wszystkie opowieści nie były tak do siebie podobne. Miały one kilka punktów wspólnych. Twierdzono, że owe stwory są czymś w rodzaju wielkich, jasno-czerwonych krabów, że mają wiele par nóg i dwa ogromne jak u nietoperza skrzydła na grzbiecie. Poruszały się albo na wszystkich łapach, albo tylko na ostatniej parze, używając pozostałych do przenoszenia wielkich, nieokreślonych przedmiotów. Pewnego razu zdołano je wytropić w większym zgrupowaniu. Cały ich oddział poruszał się płytkim strumieniem pośród lasu, w formacji zdyscyplinowanej trójka w szeregu. Kiedyś znów widziano, jak jeden taki stwór pofrunął, odbił się nocą od nagiego szczytu samotnej góry, uniósł się w niebo. Widziano nawet jego wielkie trzepoczące skrzydła na tle pełni księżyca i zniknął. Stwory te jednakże nie zakłócały ludziom spokoju, choć czasami obwiniano je za zniknięcie ryzykanckich osobników, zwłaszcza tych, co pobudowali się za blisko niektórych dolin albo zbyt wysoko na zboczach gór. Pewne tereny znane były z tego, że nie należy się tam osiedlać, i przestrzegano tego jeszcze długo potem, kiedy wszystkie te opowieści prawie poszły w zapomnienie. Spoglądano z lękiem na okoliczne, przepaściste góry, choć nie pamiętano już ilu z osiadłych tam ludzi przepadło, ile farm spłonęło i zamieniło się w popiół na zboczach tych srogich, zielonych strażników. Zgodnie z wcześniejszymi legendami, stwory te wyrządzały krzywdę tylko wtedy, gdy ktoś wkroczył na ich prywatny teren. Późniejsze legendy mówiły, że są one ciekawe ludzi, że potajemnie wystawiają swoje posterunki w ludzkim świecie. Krążyły opowieści o dziwnych śladach szponów znajdowanych rano pod oknami domów i o znikaniu poszczególnych ludzi z terenów przyległych do nawiedzonych obszarów. A także o jakichś szeptach naśladujących mowę ludzką, kiedy czyniono ponętne propozycje samotnym podróżnikom na drogach i jadących powozami przez las, o dzieciach, które odchodziły od zmysłów ze strachu, bo nagle coś zobaczyły lub usłyszały, tam gdzie pierwotny las sięgał ich do domostwa. W późniejszych legendach, kiedy już zaczęły znikać przesądy, a ludzie zapuszczali się coraz bliżej tych przerażających obszarów. Pojawiają się szokujące wieści o pustelnikach i samotnych farmerach, którzy w pewnym okresie życia ulegli jakimś odrażającym zmianom umysłowym, których wszyscy unikali, mówiąc, że są to śmiertelnicy zaprzedani tym dziwnym istotom. Około 1800 roku w jednym z północno-wschodnich okręgów stało się niemal modne oskarżanie ludzi ekscentrycznych i wiodących żywot pustelniczy. Co było niezbyt mile widziane, obowiązania z tymi okropnymi stworami. Twierdzono nawet, że są to ich przedstawiciele. O stworach tych krążyły różne opinie. Powszechnie nazywano ich oni albo ci dawni, choć były też inne jeszcze lokalne i przemijające kreślenia. Najprawdopodobniej grupa purytańskich osadników zaliczyła ich bez żadnych ogródek do diabłów, które stały się podstawą do pełnych grozy teologicznych spekulacji. Natomiast celtyckie legendy pochodzenia szkocko-irlandzkiego z New Hampshire, a także pokrewnych ludzi osiadłych w Vermont na kolonialnych terenach nadanych przez gubernatora Wentworfa. Zaliczały ich do czarownic i małych ludzików, żyjących na moczarach i w prehistorycznych twierdzach. Chroniono się przed nimi za pomocą zaklęć, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Najbardziej jednak fantastyczne teorie snuli Indianie. Choć były różne w poszczególnych plemionach, wszystkie miały jedną wspólną cechę. Uważano zgodnie, że owe stwory nie pochodzą z tej ziemi. Mity penna koków, najbardziej trwałe i obrazowe, głosiły, że skrzydlate stwory przybyły z wielkiej niedźwiedzicy i miały swoje kopalnie w górach, skąd pobierały kamienie, jakich nie było w ich świecie. Nie żyły tutaj na ziemi, tylko miały swoje posterunki, odlatywały z ogromnym ładunkiem kamieni do swoich gwiazd w kierunku północnym. Czyniły krzywdę tylko tym ludziom, którzy się zanadto do nich zbliżali, albo usiłowali ich śledzić. Zwierzęta wystrzegały się ich czując instynktowną niechęć, choć nie były przez nich napastowane. Nie zjadały zwierząt ani niczego pochodzącego z tego świata, sprowadzały sobie jedzenie ze swoich gwiazd. Nie należało się do nich zbliżać, i dlatego młodzi myśliwi, którzy zapuszczali się w góry, nigdy już nie powracali. Nie wolno też było ich podsłuchiwać, kiedy nocą rozlegały się ich szepty w lasach, podobne do brzęczących pszczół, co miało przypominać ludzką mowę. Znali mowę wszystkich ludzi, penakuków, huronów, plemion pięciu narodów, nie posiadali jednak i nie odczuwali potrzeby własnej mowy. Rozmawiali za pomocą swoich głów, które zmieniały barwę, zależnie od tego, co chcieli sobie przekazać. Wszystkie te legendy, zarówno białych, jak i Indian, zanikły w XIX wieku, tylko czasami gdzieś występowały jako przejaw atawizmu. Życie mieszkańców Vermont ustabilizowało się z chwilą, gdy powstały osiedla i drogi wedle ustalonego planu. Prawie już zapomniano jakie obrazy leżały u jego podłoża i że kiedyś się czegoś obawiano i starano się unikać. Większość ludzi wiedziała, że pewne tereny górskie są niezdrowe, bezużyteczne, że są nieprzyjazne człowiekowi i lepiej się trzymać od nich jak najdalej. Z czasem całe życie gospodarcze skupiło się w pewnych ustalonych miejscach i nie było potrzeby wykraczać poza ich granice. Nie zapuszczano się więc w niedostępne góry, może bardziej przez przypadek, aniżeli dla jakiejś konkretnej przyczyny. W różnych miejscach wierzono w różne strachy, ale tylko babcie lubujący się w ich opowieściach o niezwykłych zdarzeniach i chętnie nawracających do wspomnień, dziewięćdziesięcioletni staruszkowie szeptali o jakichś istotach mieszkających w górach, ale i nawet oni przyznawali, że nie trzeba się ich obawiać, bo przywykły już do obecności domów i osiedli, a wybrane przez nich obszary pozostawione są w spokoju, ludzie tam nie zaglądają. Wszystko to znane od dawna z książek i opowieści zasłyszanych w New Hampshire, to też kiedy w okresie powodzi zaczęły krążyć różne pogłoski, domyśliłem się co jest ich tłem i co pobudza wyobraźnię tych ludzi. Starałem się usilnie to wytłumaczyć moim przyjaciołom, ale kilku co bardziej swarliwych stwierdziło, że jednak może się zawierać w tym jakiś element prawdy, co mnie wielce ubawiło. Osoby te usiłowały wykazać, że stare legendy szczególnie długo się ostały i wszystkie wykazywały pewną jednorodność. A poza tym, przyroda gór w Vermont jest tak nieskalana, że nie sposób stwierdzić dogmatycznie, co tam jest naprawdę lub czego nie ma. Na nic się zdało moje zapewnienie, że wszystkie mity opierają się na dobrze znanym szablonie typowym dla niemal wszystkich ludów a wytyczonym przez dawne zabarwione wyobraźnią doznania, które rodzą podobne złudzenia. Bezcelowe byłoby przekonywanie takich oponentów, że mity powszechne w Vermont nie odbiegały specjalnie od znanych na świecie legend personifikujących naturę, w których starożytny strach wypełniony był faunami, driadami i satyrami, przywodziły na myśl za w współczesnej Grecji. Wywarły także wpływ na walijskie i irlandzkie mity o dziwnych i strasznych troglodytach oraz o stworach kryjących się w głębokich jamach. Nie było też sensu wykazywać im zdumiewającego podobieństwa do wierzeń górskich plemion w Nepalu, które lękają się migo, czyli strasznych Yeti żyjących na pokrytych lodem skalistych szczytach Himalajów. Wszystkie argumenty, jakie wysunąłem, moi oponenci obrócili przeciwko mnie, twierdząc, że musi istnieć jakaś rzeczywista podstawa historyczna dla tych starych opowieści. Że to tylko potwierdza prawdziwość istnienia jakiejś starszej rasy na Ziemi, która musiała się ukryć z chwilą nastania ludzkości i objęcia przez nią dominującej roli na Ziemi. Ale najprawdopodobniej przetrwała w niewielkiej ilości jeszcze do niedawnych czasów. A może nawet trwa do dzisiaj. Im bardziej śmiałem się z tych teorii, tym mocniej moi uparci przyjaciele obstawiali przy swoim, dodając, że nawet bez całego dziedzictwa legend, ostatnie artykuły były aż nazbyt jasne, zwarte, szczegółowe i rozsądne w swojej wymowie, aby można je było całkowicie zignorować kilku fanatycznych ekstremistów posunęło się aż tak daleko, że zaczęli traktować poważnie stare, indiańskie opowieści, w których owe kryjące się przed ludźmi istoty miały pochodzenie pozaziemskie i cytowali bardzo dziwaczne książki Charlesa Forta, w których stwierdził on, że istoty z innych światów i przestrzeni często odwiedzają Ziemię. Moi przeciwnicy w większości byli romantykami i dążyli do przeniesienia w życie rzeczywiste małych ludzików, na temat których istniała cała fantastyczna dziedzina wiedzy, spopularyzowana przez wspaniałą, a pełną koszmarów prozą Artura Machina. Część druga. Trudno się dziwić, że w takich okolicznościach te ostre debaty dostały się w końcu w formie listów do Arkham Advertiser. Niektóre z nich zostały przedrukowane w miejscowej prasie w Vermont na terenach objętych powodzią. Rutland Herald umieścił długie fragmenty słów na dwóch szpaltach, natomiast Brattleboro Reformer wydrukował w całości jedną z moich rozpraw historyczno-mitologicznych wraz z komentarzem w kolumnie rozważań naukowych Pendriftera, wspierającym i potwierdzającym moje sceptyczne wnioski. Nim jeszcze nastała wiosna 1928, stałem się postacią znaną w Vermont, choć osobiście jeszcze nigdy nie byłem w tym stanie. Wtedy też zacząłem otrzymywać pełne sprzeciwu listy od Henry'a Clay'a, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i z powodu których po raz pierwszy i ostatni w życiu wybrałem się do wspaniałej krainy porosłych zielenią gęstwiny przepaści i szemrzących leśnych strumieni. Większość informacji o Henrym Wentforthie Akleju zdobyłem od sąsiadów, a także od jedynego jego syna mieszkającego w Kalifornii, po małej bytności w opustoszałym domu Akleja. Pochodził ze starej rodziny znanych prawników, urzędników państwowych i posiadaczy ziemskich, a był już ich ostatnim potomkiem na ziemi rodzinnej. Odszedł jednak od praktycznej działalności, jaką zajmowały się poprzednie pokolenia, a skupił się na działalności czysto naukowej. Był wybitnym studentem matematyki, astronomii, biologii, antropologii i folkloru na Uniwersytecie w Vermont. Nigdy o nim nie słyszałem, a w swoich pracach naukowych niewiele pokazywał danych autobiograficznych. Z miejsca się jednak zorientowałem, że jest to człowiek z charakterem, o dużej wiedzy naukowej i inteligencji, mimo iż wiedzie życie samotnika i ma niewielki kontakt ze światem. Choć wszystko, przy czym obstawał, wydawało się niewiarygodne, nie mogłem tego zbagatelizować, tak jak bagatelizowałem poglądy moich oponentów. Po pierwsze, był blisko aktualnych zjawisk, świadkiem naocznym i namacalnym na temat których tak absurdalnie rozprawiał. Po drugie, co było zdumiewające, pozostawiał swoje wnioski do rozstrzygnięcia prawdziwym naukowcom. Osobiście opowiadał, nie ma możliwości dalszych badań, a kieruje się tylko tym, co jest oparte na niezaprzeczalnych dowodach. Zainteresowałem się tym w głębi duszy przekonany, że jednak Ackley błądzi, ale nie mogłem mu odmówić nawet i w tym względzie inteligencji. A już w żadnym razie nie próbowałem naśladować niektórych z jego przyjaciół, którzy skłonni byli przypisywać sobie jego pomysły i lęk przed niedostępnymi porosłymi zielenią górami obłędowi. Byłem przekonany, że sprawa ta ma ogromne znaczenie dla tego człowieka i że wszystko, co opisuje, wywodzi się z jakichś dziwnych okoliczności, wymagających zbadania choćby to miało niewielki związek z fantastycznymi wydarzeniami, jakie przytacza. Wkrótce otrzymałem od niego jeszcze dokładniejszy materiał dowodowy, który nadał całej sprawie zupełnie inny aspekt, zadziwiający i oszałamiający. Najlepiej będzie, jeśli przytoczę dokładnie, w miarę możliwości, długi list Akleja, w którym mi się przedstawił, a który stał się punktem zwrotnym mojej intelektualnej działalności. Nie mam już tego listu, ale zachowałem dokładnie w pamięci niemal każde słowo z tych złowieszczych wiadomości. W dalszym ciągu potwierdzam moje głębokie przekonanie, że człowiek, który go napisał, był najzupełniej zdrowy na umyśle. A oto tekst listu, jaki otrzymałem, napisany zwartym, niemal archaicznym pismem przez człowieka, który podczas spokojnego żywota wypełnionego dociekaniami naukowymi. Niewiele miał wspólnego z otaczającym go światem. Rural Free Delivery Townshin, Windham, CO Vermont, 5 maja 1928 Albert N. Wilmart, Esquire Saltonstall Street, Arkham, Mass Szanowny Panie z prawdziwym zainteresowaniem przeczytałem w Brathelbor Reformer, 23 kwietnia 1928, przedruk pańskiej pracy na temat krążących ostatnio opowieści o dziwnych ciałach, unoszących się na wezbranych rzekach podczas jesiennej powodzi i na temat ich podobieństwa do dawnych ludowych opowieści. Nie trudno zrozumieć dlaczego człowiek z zewnątrz zajmuje takie stanowisko i dlaczego nawet Pendrifter się z panem zgadza. Taki stosunek przyjawiają zarówno wykształceni ludzie w Vermont, jak i poza tym stanem. Taki stosunek miałem i ja w młodości. Mam teraz 57 lat. Dopóki moje badania tak w sensie ogólnym, jak i po przeczytaniu książki Davenporta, nie skłoniły mnie do wyprawy w okoliczne góry, rzadko przez człowieka odwiedzane. A skłoniły mnie do tych badań dziwne, dawne opowieści, które często słyszałem od starych farmerów, ludzi raczej prostych, ale teraz żałuję, że się w ogóle do tego nie zabrałem. Nie chwaląc się, mogę powiedzieć, że dziedzina antropologii i folkloru nie jest niby najmniej obca, Zajmowałem się tymi zagadnieniami dość wnikliwie w koledżu i znane mi są takie autorytety jak Taylor, Lubok, Fraser, Quaterfages, Murray, Osbum, Cave, Bull, G. Elliot Smith i im podobni. Nie jest dla mnie nowością, że opowieści o kryjących się przed ludźmi istotach są tak stare jak ludzkość. Czytałem wydrukowane pańskie listy i pańskich oponentów w Rutland Herald i wydaje mi się, że wiem skąd się bierze pańska kontrowersja. Pragnę jednak poinformować, że pańscy oponenci są bliżsi prawdy, choć słuszność zdaje się być po pańskiej stronie. Są o wiele bliżej prawdy, niż zdają sobie z tego sprawę, bo ich rozważania oparte są na rozważaniach teoretycznych, nie mogą więc wiedzieć tego, co ja wiem. Gdybym posiadał równie skromną wiedzę, miałbym prawo wierzyć, jak i oni wtedy byłbym całkowicie po pańskiej stronie. Jak pan widzi, niełatwo mi przejść do sedna sprawy, może dlatego, że brak mi odwagi. Sedno sprawy jednak na tym polega, że mam pewne dowody na to, iż te monstrualne stwory naprawdę żyją w lasach, wśród wysokich gór, gdzie nikt nie dociera. Nie widziałem tych istot, unoszących się na powierzchni rzek, jak donosi prasa, ale widziałem je w okolicznościach, których nie mam odwagi opisać. Widziałem ślady ich stóp, a ostatnio widziałem je całkiem blisko mego domu. Mieszkam w starym, rodzinnym domu Aklejów na południu Townshend Village, tuż przy Dark Mountain. Słyszałem też ich głosy w głębokim lesie, których nawet nie chcę próbować opisywać. W pewnym miejscu było słychać je tak wyraźnie, że wziąłem ze sobą fonograf z tubą i woskowym papierem i postaram się, aby mógł pan posłuchać tego zapisu, jaki jest w moim posiadaniu. Nastawiałem fonograf różnym starym ludziom w mojej okolicy i jeden z tych głosów wprowadził ich w osłupienie. Tak okazał się podobny do pewnego głosu tego obzyczenia w lasach, o którym wspomina Davenport, o jakim opowiadały jeszcze ich babki i usiłowały go naśladować. Wiem, co się mówi o człowieku, który słyszał głosy. Nim jednak wyciągnie pan wnioski, proszę najpierw posłuchać tego zapisu i spytać starych ludzi mieszkających przy lesie, co o tym sądzą. Jeśli uzna pan to za coś normalnego, proszę bardzo. Ja jednak twierdzę, że coś w tym jest. Jak pan wie, ex nihilo nihil fit. Piszę ten list nie po to, żeby toczyć z panem spór, ale po to, żeby przekazać panu informacje, które dla człowieka pańskiego pokroju powinny się okazać wielce interesujące. To oczywiście prywatnie. Oficjalnie jestem po pana stronie, gdyż na podstawie pełnych przesłanek, które są mi znane, uważam, że lepiej, żeby ludzie jak najmniej o tym wiedzieli. Badania, jakie ja przeprowadziłem, są wyłącznie do mojego prywatnego użytku i nie mam zamiaru swoim wystąpieniem wzbudzać czyjegoś zainteresowania, ani też spowodować, aby ludzie zaczęli odwiedzać tereny, które ja poznałem. Prawdą jest straszną prawdą, że istnieją istoty ludzkie, które przez cały czas nas obserwują i mają swoich szpiegów zbierających o nas wszystkie informacje. To właśnie od pewnego przerażającego człowieka zdobyłem klucz do tej wiedzy. Jeżeli był normalny, a sądzę, że był, musiał być jednym z owych szpiegów. Potem odebrał sobie życie, ale mam powody uważać, że na jego miejsce jest wielu następnych. Te istoty pochodzą z innej planety. Potrafią żyć w przestrzeni międzygwiezdnej, w której poruszają się za pomocą ochydnych, mocnych skrzydeł, posiadają zdolność pokonywania próżni, natomiast trudno im latać nad ziemią. Opowiem panu o tym później, o ile nie potraktuje mnie Pan z miejsca jak obłąkanego. Przybywają tutaj, aby wydostać metal z kopalni, który znajduje się głęboko pod górami i chyba wiem, skąd przybywają. Nie wyrządzą nam krzywdy, jeżeli zostawimy je w spokoju, ale lepiej nie myśleć, co się stanie, gdybyśmy zaczęli wykazywać zbytnią ciekawość. Duża armia ludzi mogłaby zniszczyć ich kopalniane kolonie. Tego się właśnie boją. Jeśli by się tak stało, przyleciałoby ich znacznie więcej, niezliczona ilość. Bez trudu podbiłyby ziemię. Dotychczas tego nie robiły, bo nie miały takiej potrzeby. Wolą, aby tak było, jak jest dla nich wygodnie. Wydaje mi się, że zamierzają się mnie pozbyć, bo za dużo wykryłem. W lasach na Round Hill, na wschód od mojej farmy, znajdował się wielki, czarny kamień z wyrytymi na nim, ale już mocno zatartymi hieroglifami. Zabrałem go do domu, a z tą chwilą wszystko przybrało inny obrót. Jeśli podejrzewają, że wiem za dużo, będą próbowały albo mnie zabić, albo zabrać tam, skąd pochodzą. Od czasu do czasu lubią zabierać uczonych ludzi, żeby na bieżąco mieć informacje o ludzkim świecie. Prowadzi mnie to do drugiego celu, który przyświeca temu listowi. Prosiłbym o wyciszenie toczącej się dyskusji, nie nadawanie jej większego rozgłosu. Należy trzymać ludzi z dala od tych gór, dlatego też nie powinno się podsycać ich ciekawości. Już i tak istnieje niemałe zagrożenie z powodu właścicieli różnych firm, sprowadzają tu całe tłumy letników, zachęcając ich do penetrowania dzikich terenów i budowania tanich bungalowów na zboczach gór. Chętnie będę kontynuował wymianę listów z panem i postaram się przesłać mój zapis fonograficzny, a także czarny kamień, który jest tak zniszczony, że na fotografiach niczego nie widać. Pocztą ekspresową, o ile pan sobie tego życzy. Mówię, postaram się, bo te stwory potrafią tutaj we wszystko ingerować. Na farmie, w pobliżu wsi, mieszka pewien ponury, tajemniczy człowiek nazwiskiem Brown, który, jak sądzę, jest ich szpiegiem. Stopniowo starają się mnie odciąć od ludzi, ponieważ zbyt wiele posiadam wiadomości o ich świecie. W zdumiewający sposób potrafią wykryć wszystko, co robią. Możliwe, że w ogóle pan nie otrzyma tego listu. Wydaje mi się, że powinienem opuścić to miejsce i przenieść się do mojego syna w San Diego w Kalifornii, jeżeli sytuacja się pogorszy. Niełatwo się jednak zdobyć na opuszczenie stron, w których się człowiek urodził, a jego rodzina żyła tu od sześciu pokoleń. Nie śmiałbym też sprzedać tej farmy nikomu, wiedząc, że te istoty mają na nią oko. Wydaje mi się, że chcą za wszelką cenę zdobyć z powrotem czarny kamień i zniszczyć zapis fonograficzny, ale nie dopuszczą do tego, póki mi sił starczy. Odstraszają ich moje wielkie psy policyjne, zresztą jak na razie niewiele jest tu jeszcze tych stworów i raczej niezręcznie się poruszają. Jak wspomniałem, niezbyt dobrze mogą fruwać nad ziemią. Bliski już jestem rozszyfrowania hieroglifów na tym kamieniu, a przy pańskiej znajomości folkloru sądzę, że mógłby mi Pan bardzo pomóc w uzupełnieniu brakujących powiązań. Wydaje mi się, że zna Pan wszystkie najstraszniejsze mity dotyczące tego okresu na Ziemi, kiedy jeszcze nie było człowieka z cyklu, joks, tot i katulu, a które wymienione są w Nekronomikon. Mam u siebie jeden egzemplarz, a słyszałem, że jest jeden w bibliotece koleżu, głęboko schowany. Podsumowując, myślę, że moglibyśmy być sobie nawzajem pomocni i że nasza współpraca okazałaby się pożyteczna. Nie chciałbym pana narażać na niebezpieczeństwo, dlatego uważam, że powinienem pana ostrzec, iż posiadanie tego kamienia i zapisu może się wiązać z pewnym zagrożeniem. Myślę jednak, że gotów pan będzie ponieść każde ryzyko dla dobra postępu wiedzy. Wybiorę się do Newfoundland albo Brattleboro, aby stamtąd wysłać to, do czego pan mnie upoważni. Bo tamtejszym urzędnikom można lepiej zaufać. Muszę dodać, że mieszkam sam, nie mogę zatrudniać nikogo do pomocy. Nigdy by nie chciał u mnie pracować, właśnie z powodu tych stworów, które nocą zakradają się w pobliżu mego domu i z powodu nieustannego ujadania moich psów. Cieszę się, że nie włączyłem się w tę historię za życia mojej żony, bo pewnie nie wytrzymałaby tego nerwowo. Wyrażając nadzieję, że nie sprawiam panu zbyt wielkiego kłopotu i że zechce pan łaskawie nawiązać ze mną kontakt, a nie wyrzuci tego listu do kosza na śmieci, traktując go jak brednie obłąkanego człowieka. Pozostaję z poważaniem, Henry W. Ackley. P.S. Robię właśnie kilka dodatkowych odbitek zdjęć przeze mnie wykonanych, które będą, jak sądzę, potwierdzeniem kilku zagadnień, jakie poruszyłem w tym liście. Starzy ludzie uważają, że są one strażliwym świadectwem prawdy. Przyślę je wkrótce, o ile będzie pan zainteresowany. Trudno byłoby mi przekazać uczucie, jakie wzbudził we mnie ten list. Wedle wszelkich reguł, powinien był mnie jeszcze bardziej rozśmieszyć niż wszystkie o wiele spokojniejsze teorie, z jakimi się dotychczas spotkałem. Jednakże ton tego listu wywołał we mnie paradoksalnie poważne uczucia. Nawet nie dlatego, abym uwierzył choćby na moment w istnienie ukrywającej się rasy stworów z gwiazd, o jaki wspomina autor tego listu, ale po prostu dlatego, że po wielu rozlicznych a poważnych wątpliwościach nabrałem głębokiego przekonania, że jest to człowiek jak najbardziej zdrowy na umyśle i szczery, i że musiał się zetknąć z jakimś rzeczywistym, choć niezwykłym i odbiegającym od normy zjawiskiem, którego nie potrafi wyjaśnić inaczej, jak za pomocą swojej wyobraźni. Nie może być tak, jak myśli, ale też na pewno należy to poddać badaniom. Człowiek ten wydał mi się nadmiernie podniecony i czymś przerażony, trudno jednak nie uznać, że musi istnieć jakaś tego przyczyna. Jego tok myślenia był niezwykle logiczny, poza tym cała opowieść niesłychanie współgrała z wieloma starymi mitami, nawet z najbardziej niesamowitymi legendami Indian. Było najzupełniej możliwe, że rzeczywiście słyszał jakieś niepokojące głosy w górach i że znalazł czarny kamień, o którym wspomina. Wątpliwe wydały mi się jednak wnioski, jakie wyciąga. Wnioski, wysunięte najprawdopodobniej pod wpływem człowieka, który podawał się za szpiega tych stworów i który potem się zabił. Nie trudno wydedukować, że człowiek ten musiał być obłąkany, ale była to z jego strony perwersja, pozbawiona wszelkiej logiki. Natomiast na inny Akli, pod wpływem przeprowadzanych folklorystycznych badań, we wszystko uwierzył. Jeśli zaś chodzi o dalszy rozwój wydarzeń, o to, że nie mógł nikogo u siebie zatrudnić, to okazało się, że sąsiedzi Akleja we wsi byli tak samo jak on przekonani, że dom jego nawiedzały nocą jakieś tajemnicze istoty i psy rzeczywiście szczekały. A następnie sprawa zapisu fonograficznego. Nie mogłem wątpić, że uzyskał go w sposób, jaki podawał. Coś to musi znaczyć albo to głosy zwierząt, złudnie przypominające ludzką mowę, albo mowa pewnych ukrywających się, a straszących nocą ludzi, tak wynaturzona, że przypomina odgłosy zwierząt niższego gatunku. Myśl moja z kolei przeniosła się do czarnego, pokrytego hieroglifami kamienia, i zacząłem rozważać, co to może oznaczać. I wreszcie do fotografii, które Ackley obiecał mi przysłać, a które starym ludziom wydały się prawdziwe i straszne. Kiedy przeczytałem ponownie ten list, wydało mi się, jak jeszcze nigdy dotąd, że moi łatwowierni oponenci mają rację. Mimo wszystko mogą przecież istnieć w tych niedostępnych górach jacyś dziwni, obciążeni dziedzicznie odszczepieńcy, z których legendy stworzyły rasę potworów przybyłych z gwiazd. A jeżeli tak jest, wtedy obecność dziwnych ciał na wezbranych powodzią rzekach mogłaby się okazać wiarygodna. Czyż należy więc przypuszczać, że zarówno stare legendy, jak i ostatnie doniesienia zawierają w sobie element rzeczywistości? Kiedy tak głowiłem się nad tymi wątpliwościami, ogarnął mnie wstyd, że zlepek dziwactw w zwariowanym liście Akleja wywarł na mnie taki wpływ. Odpisałem jednak Aklejowi, przyjąwszy w liście ton przyjaznego zainteresowania i poprosiłem o dalsze szczegóły. Jego odpowiedź przyszła odwrotną pocztą. Zgodnie z obietnicą przysłał kilka wykonanych kodakiem zdjęć różnych scen i przedmiotów ilustrujących to, co opisywał. Kiedy po wyjęciu z koperty spojrzałem na nie, ogarnął mnie dziwny lęk, jakby były mi od dawna znajome. Mimo pewnych niejasności, większość z nich odznaczała się sugestywną siłą, zwłaszcza że były to zdjęcia autentyczne okrutna więź optyczna z tym, co przedstawiały, a jednocześnie produkt bezstronny, pozbawiony przesądów, omyłek czy też zakłamania. Im bardziej się przyglądałem, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że mój poważny stosunek do Akleja i jego opowieści jest uzasadniony. Zdjęcia te bez wątpienia stanowiły świadectwo istnienia w górach Wermont czegoś, co wykraczało poza zasięg naszej wiedzy i wiary. Najgorsze ze wszystkiego były ślady stóp. Zdjęcia wykonane gdzieś na bezludnej wyżynie, na terenie błotnistym, kiedy świeciło słońce. Jedno spojrzenie wystarczyło, abym się przekonał, że nie są to sfałszowane zdjęcia. Wyraźnie zaznaczone kamienie i źdźbła trawy w polu widzenia dawały jasny wykładnik skali i wykluczały możliwość zastosowania triku podwójnej ekspozycji. Używałem określenia ślady stóp, ale ślady szponów byłoby właściwszym określeniem. Nawet teraz niezbyt potrafią to opisać, być może po prostu powiem, że były ohydne i przypominały kraby, a poza tym ich kierunek wydawał się zagadkowy. Nie były to ślady głębokie i wyraźne, zdawały się być wielkości przeciętnej ludzkiej stopy. Od jej centralnej części rozchodziło się kilka par ostrych szponów, wysuniętych w przeciwnych kierunkach, których funkcja była zagadkowa, o ile w ogóle był to narząd do poruszania. Następna fotografia, wykonana bez wątpienia w głębokim mroku, ukazywała wejście do pieczary w lesie zablokowane okrągłym głazem. Przed nią, na nagim terenie można było zauważyć gęstą sieć dziwnych śladów, a przyjrzawszy się im przez szkło powiększające, upewniłem się, że są podobne do śladów na poprzednim zdjęciu. Trzecie ukazywało na wierzchołku góry kamienie ustawione w pozycji stojącej w kształcie koła, na sposób druidów. Wokół tego tajemniczego koła trawa była mocno zdeptana i powyrywana, ale nie mogłem dostrzec tam żadnych śladów, nawet przez szkło powiększające. Najbardziej niepokojące z tego wszystkiego wydawały się ślady stóp, ale najciekawszy był ogromny kamień znaleziony w lasach Roundhill. Ackley sfotografował go na swoim biurku, widać bowiem było na nim stos książek i w tle zbiorowe dzieła Miltona. Jak można się było zorientować, kamień był ustawiony frontem do kamery, w pozycji pionowej, powierzchnię miał nieregularną, a wymiary jedną na dwie stopy. Nie sposób jednak dokładnie określić jego powierzchni, ani też ogólnych zarysów, wzdraga się przed tym język. Nie potrafiłem odgadnąć, jakie geometryczne reguły przyświecały nacięciom na jego powierzchni. Były to bowiem nacięcia wykonane przez kogoś, a jeszcze chyba nigdy nie widziałem czegoś takiego, co by mi się wydało aż tak dziwne i obce naszemu światu. Hieroglify na jego powierzchni nie bardzo były dla mnie czytelne, ale jeden albo dwa, które dojrzałem, przyprawiły mnie o niemal wstrząs. Naturalnie, że mogły być sfałszowane, bo przecież jeszcze wielu oprócz mnie czytało to koszmarne i odrażające nekronomikon szalonego Araba, Abdulla, Al-Hazreda. Nigdy jednak nie drżałem rozpoznając pewne ideogramy, których studiowanie nauczyło mnie rozpoznawać mrożące krew w żyłach i bluźniercze szepty istot żyjących jeszcze przed powstaniem Ziemi i innych światów systemu słonecznego. Z pięciu pozostałych zdjęć na trzech znajdowały się błota i góry, noszące ślady kryjących się tam tajemniczych mieszkańców. Na czwartym były dziwne znaki na ziemi, w pobliżu domu Ekleja, a jak pisał, wykonał je rano, po nocy, podczas której psy ujadały zażarcie niż zwykle. Znaki były niewyraźne, trudno było z tego wyciągnąć jakieś wnioski, wydawały się jednak szatańskie, podobnie jak ślady szponów na opustoszałej wyżynie. Na ostatnim zdjęciu znajdował się dom Akleja, biały, schludny, jednopiętrowy dom z poddaszem, miał około 125 lat, przed nim starannie utrzymany trawnik i ścieżka wyłożona kamykami, a prowadząca do ładnie rzeźbionych drzwi w stylu gregoriańskim. Na trawniku znajdowało się kilka wielkich psów policyjnych w pobliżu mężczyzny o przyjemnej twarzy i siwej, krótko przyciętej brodzie, którego uznałem za akleja we własnej osobie i fotografa, co można było wywnioskować po lampie błyskowej trzymanej w prawym ręku. Obejrzawszy zdjęcia, zabrałem się do czytania listu, napisanego dużym, zwartym pismem, i na dobre trzy godziny popadłem w otchłań niewypowiedzianego przerażenia. Przedtem Akli tylko napomknął o pewnych sprawach. Teraz relacjonował wszystko szczegółowo. Podał długi wykaz słów podsłuchanych nocą w lasach, długi opis wielkich, Różowych kształtów, wyśledzonych o zmierzchu w gąszczu, pokrywającym góry, oraz straszną kosmiczną opowieść, wywodzącą się z zastosowania poważnej i wszechstronnej wiedzy, oraz niekończącą się, a należącą do przeszłości dysputę z szalonym, samozwańczym szpiegiem, który odebrał sobie życie. Napotkałem tu nazwy i określenia, z którymi zetknąłem się już gdzie indziej, a powiązane z najstraszliwszymi okolicznościami. Jugot, wielki katulu, catogła, joksotot, raile, jarlatottep, azatot, Hastur, Jan, Lena, Jezioro Hali. Batmora, Żółty znak, Lmur Katulos, Bran i Magnum Innominadum z powodu których przeniosłem się poprzez nieznane eony i niepojęte wymiary do świata istnień starszych i bardziej odległych, o jakich autor necronomiconu zaledwie napomyka w niejasny sposób, zostałem poinformowany o losach pierwotnego życia, o rzeczach, które się stamtąd sączyły, i wreszcie o maleńkich strumykach wypływających z jednej z tych rzek, a wplątanych w losy naszej własnej ziemi. W głowie mi wirowało dotychczas usiłowałem wszystko wyjaśnić, teraz zacząłem wierzyć w najbardziej odchylone od normy i nieprawdopodobne dziwy. Zespół ewidentnych dowodów był ewidentnie rozległy i przytłaczający, a chłodne, naukowe podejście Akleja, podejście balansujące pomiędzy fantazją a szaloną, fantastyczną, histeryczną, a nawet ekstrawagancką spekulacją, wywarło przemożny wpływ na moje myśli i sądy. Kiedy odłożyłem na bok ten straszny list, miałem pełne zrozumienie dla lęków, jakich doświadczał, i byłem gotów zrobić wszystko, aby powstrzymać ludzi przed zbliżeniem się do tych dzikich, nawiedzonych gór. Nawet jeszcze teraz, kiedy czas przytępił wrażenia i prawie że poddawał w wątpliwość moje własne doznania, pozostawiając mi rozliczne niepewności, są sprawy w liście leja, których za nic bym nie przytoczył ani też nie przelał słowami na papier. Prawie, że cieszę się, iż nie mam już nagrań, listów, fotografii i wolałbym z przyczyn, które wkrótce wyjawię, aby nie odkryto nowej planety znajdującej się poza Neptunem. Po przeczytaniu tego listu, zaniechałem całkowicie mojej publicznej debaty na temat przerażających wydarzeń w Vermont. Argumenty moich oponentów pozostały niewyjaśnione, i z czasem kwestie kontrowersyjne poszły w niepamięć. Pod koniec maja i przez cały czerwiec korespondowałem za klejem. Co jakiś czas listy ginęły, musieliśmy więc odtwarzać je i pracowicie przepisywać. Chcieliśmy po prostu porównać nasze dane odnośnie tajemniczej, mitologicznej wiedzy i wyjaśnić korelacje pomiędzy strasznymi zjawiskami w Vermont i pierwotnymi legendami rozpowszechnionymi na świecie. Doszliśmy do wniosku, że wszystkie te okropieństwa i diaboliczny migo w Himalajach przynależą do tej samej grupy wcielonego koszmaru. Istniało też ciekawe, zoologiczne domniemanie, na którego temat chętnie porozmawiałbym z profesorem Dexterem z mojego koledżu, ale powstrzymywało mnie kategoryczne życzenie Akleja, aby nikomu nie wspominać o tej sprawie. Teraz już tego nie przestrzegam, ponieważ uważam, że na obecnym etapie ostrzeżenie przed odległymi górami w Vermont, a także szczytami Himalajów, na które odważni zdobywcy coraz częściej chcą się wspinać, jest bardziej pożyteczne dla ogólnego bezpieczeństwa aniżeli milczenie. Obaj dążyliśmy przede wszystkim do tego, aby odczytać hieroglify na tym niesławnym czarnym kamieniu, dzięki czemu moglibyśmy prawdopodobnie posiąść tajemnice o wiele głębsze i bardziej bulwersujące, niż wszystkie znane dotychczas człowiekowi. Część trzecia. Pod koniec czerwca otrzymałem zapis fonograficzny nadany w Brattleboro, ponieważ Ackley nie ufał środkom przekazu rozgałęzionej linii północnej. Poza tym narastało w nim przekonanie o nasileniu szpigowskiej akcji, potwierdzone zaginięciem kilku naszych listów. Często wspominał o podstępnych poczynaniach pewnych ludzi, których podejrzewał o działalność na rzecz owych tajemniczych istot. Najbardziej podejrzewał o to farmera Waltera Browna który mieszkał samotnie na zboczu wzgórza przy samym lesie, a którego często widziano, jak snuł się po zakamarkach Brathelborough, Below Falls, New Fane i South London Derry bez uzasadnionego powodu. Głos Brown'a, Akli był o tym przekonany, to jeden z tych głosów, które brały udział w podsłuchanej, a strasznej rozmowie. Akli zauważył też ślady stóp czy też szponów koło domu Brown'a, a miało to złowieszczą wymowę. Co dziwniejsze, owe ślady znajdowały się tuż przy śladach stóp samego Brauna skierowanych w ich stronę. Nagranie więc zostało wysłane z Brattleboro, dokąd Ackley pojechał swoim Fordem bocznym, pustymi drogami Vermont. W załączonym liście zwierzył się, że tych dróg też się obawia i że wybiera się na zakupy do Townshend tylko w ciągu dnia. Wciąż powtarzał, że lepiej wiedzieć o tym wszystkim jak najmniej, chyba że ktoś mieszka daleko od owych cichych i jakże pełnych tajemnic gór. Postanowił wkrótce wybrać się do Kalifornii i zamieszkać z synem, ale niełatwo mu będzie opuścić miejsce, z którym wiąże się tyle wspomnień i rodzinnych uczuć. Nim zabrałem się do przesłuchania zapisu na fonografię wypożyczonym z budynku administracyjnego koledżu, starannie przeczytałem wszystkie informacje zawarte w liście akleja. Zapis ten został wykonany, wyjaśniał, o pierwszej w nocy 1 maja 1915 roku, tuż koło wejścia do groty w miejscu, gdzie wznosił się lesisty zachodni stok Dark Mountain przy bagiennym obszarze Lea. Miejsce to zawsze wypełniały jakieś dziwne odgłosy, dlatego właśnie wziął ze sobą fonograf, dyktafon i oczekiwał na rezultaty. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń spodziewał się, że ta noc na przełomie kwietnia i maja, koszmarna noc sabatów wedle tajemniczych europejskich legend, może być o wiele bardziej przerażająca niż wszystkie inne noce i nie spotkało go rozczarowanie. Warto jednak zauważyć, że już nigdy potem nie słyszał żadnych głosów w tym miejscu. Ten zapis nie przypominał dotychczas podsłuchanych głosów w lesie. Miał raczej charakter rytualny i zaznaczał się w nim wyraźnie ludzki głos, którego. Akli nie potrafił rozpoznać. Nie był to głos Brauna. Zdawał się przynależeć do człowieka o większej kulturze. Drugi głos stanowił natomiast prawdziwą zagadkę, gdyż było to właściwie ohydne bzyczenie, nieprzypominające ludzkiego głosu, choć jednocześnie rozbrzmiewały słowa wypowiedziane w języku angielskim gramatycznie i z akcentem człowieka uczonego. Fonograf i dyktafon, stosowane razem, działały niezbyt sprawnie, a poza tym podsłuchiwane obrzędy odbywały się dość daleko i nie było ich słuchać wyraźnie to też utrwalone zostały poszczególne fragmenty. Akli załączył na piśmie nagrane słowa, więc przed włączeniem fonografu przeczytałem je dokładnie. Załączony tekst był bardziej tajemniczy niż straszny, choć świadomość jego pochodzenia i okoliczności, w jakiej został zdobyty, przydawał mu koszmarnej aury, której żadnymi słowami nie da się wyrazić. Przedstawię tu teraz, tak jak zapamiętałem, a jestem przekonany, że pamiętałem dokładnie, nie tylko z załączonej kartki, ale i z zapisu, który parokrotnie przesłuchałem. Tego zresztą nie da się zapomnieć. Niewyraźne głosy, męski głos o kulturalnym brzmieniu, jest Bóg lasu nawet do i dary ludzi z lęk. Tak z odchłani nocy, aż po przepasne przestworza i z przepasnych przestworzy po otchłanie nocy. Wszędzie chwała wielkiemu katulu, tsa to tego, którego imienia się nie wymawia. Wszędzie ich chwała, a także obfitość dla czarnej kozy z lasów. I ja, szup nigurat, koza z tysiącem młodych. na naśladownictwo ludzkiej mowy. I ja nigurat, czarna koza z lasów, z tysiącem młodych, ludzki głos. I zdarzyło się, że Bóg Lasów będący, siedem i dziewięć w dół Oneksowych Schodów, składamy mu Daninę w zatoce, a on, dzięki któremu Ty nauczałeś nas cudów. Na skrzydłach nocy, poza przestworzami, poza. Tam, gdzie Jugot jest najmłodszym dzieckiem, unoszącym się samotnie po sklepieniu niebieskim. Mzyczący głos wyjść pomiędzy ludzi i znaleźć tam sposoby, które on za to, co może dać. Niarlato wielkiemu posłańcowi wszystko musi być opowiedziane, a on upodobni się do ludzi. Nałoży woskową maskę i szatę, która go osłoni, i spłynie ze świata siedmiu słońc, aby oszukać? Ludzki głos: Niarlatotep, wielki posłaniec, przynoszący dziwną radość Jugotowi, Ojcu milionów umiłowanych bogów, myśliwemu spośród. Rozmowa przerwana, koniec zapisu. Oto słowa, których miałem wysłuchać, nastawiwszy fonograf. Z drżeniem i oporem przestawiłem membranę i usłyszałem skrzypienie głowicy z szafiru. Rad byłem, że pierwsze, słabe, urywkowe słowa były wypowiedziane ludzkim głosem, łagodnym, kulturalnym głosem, najwyraźniej z bostońskim akcentem, który z pewnością nie przynależał do żadnego z mieszkańców gór w Vermont. Kiedy tak wsłuchałem się w to ledwie słyszalne nagranie, Okazało się, że wszystkie słowa brzmią identycznie jak w starannie przygotowanym przez Akleja tekście. Nucone były łagodnym, bostońskim głosem. Ja, Szubni koza z tysiącem młodych. Potem usłyszałem inny głos. Jeszcze teraz przeszywa mnie dreszcz, kiedy to sobie przypomnę, jakie to dla mnie zrobiło wrażenie, choć byłem przygotowany uprzednim sprawozdaniem Akleja. Osoby, którym to potem wszystko opisywałem, dostrzegły w tym tylko zwykłą szarlatanerię albo też szaleństwo. Gdyby jednak osobiście się zetknęli z tą piekielną rzeczą, albo gdyby sami przeczytali wszystkie listy akleja, zwłaszcza w drugi list prawie encyklopedyczny, jestem przekonany, że myśleliby zupełnie inaczej. A jednak bardzo żałuję, że posłuchałem akleja i nie nastawiłem fonografu innym do posłuchania. Wielka też szkoda, że wszystkie jego listy zginęły. Dla mnie, który odebrałem bezpośrednie dźwięki i znałem ich tło oraz towarzyszące im okoliczności, była to wielka sprawa. Dźwięki te nastąpiły tuż po ludzkim głosie w odpowiedzi na rytualne obrzędy. W mojej wyobraźni było to schorzałe echo torujące sobie drogę poprzez niewyobrażalne otchłanie piekieł z niepojętego świata. Już dwa lata minęły od czasu, gdy nastawiłem ten bluźnierczy zapis fonograficzny, ale jeszcze w tej chwili, zresztą jak w każdym innym momencie, słyszę to słabe, niespotykane bzyczenie, tak samo jak wtedy, gdy usłyszałem je po raz pierwszy. I ja, szubni górat, czarna koza z lasu z tysiącem młodych, Choć głos ten wciąż rozbrzmiewa mi w uszach, do tej pory jednak nie zanalizowałem go na tyle, by sporządzić zapis graficzny. Przypominał bzyczenie jakiegoś ohydnego, wielkiego owada, jakiegoś nieznanego gatunku, przy czym jestem głęboko przekonany, że jego narządy głosowe w niczym nie były podobne do narządów mowy człowieka ani też żadnego ssaka. Pewne szczegóły w brzmieniu, układzie i wysokości tonów umiejscawiały ten fenomen poza strefą ludzkości i ziemskiego życia. Nagłe zetknięcie się z tym głosem wprawiło mnie w osłupienie i pozostałą część zapisu wysłuchałem w jakimś abstrakcyjnym oszołomieniu. Kiedy nastąpił dłuższy fragment bzyczącej mowy, jeszcze bardziej nasiliło się we mnie poczucie bluźnierczej nieskończoności którego już doświadczyłem podczas słuchania krótszych i wcześniejszych ustępów. Zapis skończył się nagle, w momencie, kiedy wyraźnie słychać było ludzką mowę o bostońskim akcencie. Fonograf wyłączył się automatycznie, a ja długo jeszcze siedziałem zupełnie ogłupiały. Nie potrzebuję chyba zapewniać, że nastawiałem ten wstrząsający zapis kilkakrotnie i że usilnie starałem się go przeanalizować i skomentować porównując z notatkami. Accleya. Byłoby to jednak bezużyteczne i zbyt kłopotliwe, aby powtarzać teraz wnioski, jakie wyciągnęliśmy. Mogę tylko zaznaczyć, że zgodnie uznaliśmy, iż posiedliśmy klucz do źródła najbardziej odrażających odwiecznych zwyczajów w tajemniczych, prastarych regionach ludzkości. Stało się też dla mnie jasne, że istnieją dawne i bardzo przemyślane związki pomiędzy tajemniczymi istotami z innego świata i pewnymi przedstawicielami rasy ludzkiej ale jak rozległe były to związki i jak one się przedstawiały w stosunku do dawnych wieków, tego nie byliśmy w stanie ustalić. W najlepszym razie mieliśmy szerokie pole do nieograniczonych i strasznych spekulacji myślowych. Wydawało nam się, że musi istnieć od niepamiętnych czasów przerażająca więź, w kilku określonych etapach pomiędzy człowiekiem i nieznaną nam nieskończonością. Te bluźniercze istoty, jak napomykano, przybywały na Ziemię z ciemnej planety Jugot, znajdującej się na krawędzi systemu słonecznego. Ale był to tylko przystanek dla tej strasznej międzygwiezdnej rasy, zaś główne jej źródło musiało się znajdować daleko poza Einsteinowską ciągłością czasu i przestrzeni, a nawet poza całym znanym ogromem kosmosu. Tymczasem prowadziliśmy naradę na temat czarnego kamienia i sposobu jego przewiezienia do Arkham. Akli odradzał, abym złożył wizytę w miejscu, w którym prowadził swoje koszmarne badania. Z nieznanych mi przyczyn obawiał się też zawierzyć go zwykłym albo umówionym środkom lokomocji. W końcu wpadł na pomysł, aby zawieźć go do Bellow Falls i nadać na linii Boston i Maine poprzez Keene, Winchendon oraz Fitchburg, mimo że musiał w tym celu jechać z nim rzadziej uczęszczanymi drogami i przez wzgórza porosłe lasem, nie zaś autostradą Brattleboro. Kiedy wysyłał zapis fonograficzny, zauważył jakiegoś człowieka, którego zachowanie i wygląd wzbudziły w nim nieufność. Zbyt gorliwie rozmawiał z urzędnikami i wsiadał do pociągu, którym został wysłany zapis fonograficzny. Akli wyznał, że dopóki nie potwierdziłem odbioru, był niespokojny o los zapisu. Mniej więcej w tym samym czasie, w drugim tygodniu lipca, jeszcze jeden mój list zaginął, jak wynikało z pełnej niepokoju korespondencji akleja. Potem już życzył sobie, abym nie wysyłał więcej listów na adres w Townshend, tylko na pocztę główną w Brattleboro do jego rąk własnych. Postanowił tam jeździć albo własnym samochodem, albo autobusem, który ostatnio wyparł wolniejszy środek lokomocji, jakim była boczna linia kolejowa. Dostrzegałem u Akleja coraz większy niepokój, opisywał bowiem szczegółowo zajadłe szczekanie psów w bezksiężycowe noce, a także świeże ślady szponiastych łap, jakie co pewien czas odkrywał rano na drodze koło domu i na błotnistym terenie za farmą. W jednym z listów wspominał o całej armii tych śladów skierowanych wprost ku gęsto rozsianym i wyraźnym śladom psów, a na dowód przysłał mi budzące wstręt zdjęcie wykonane kodakiem. Odkrył je po nocy, podczas której wycie i szczekanie psów przeszło wszelkie wyobrażenie. W środę rano, 18 lipca, otrzymałem telegram nadany w Bellow Falls, w którym Ackley powiadamiał mnie o wysłaniu czarnego kamienia pociągiem numer 5508, wyjeżdżającym planowo z Bellow Falls o 12.15 i że powinien być na północnym dworcu w Bostonie o 16.12. Do Arkham powinien więc dotrzeć na nazajutrz koło południa, a więc cały czwartkowy ranek spędziłem na oczekiwaniu w domu. Kiedy minęło południe i paczka nie nadeszła, zadzwoniłem do agencji wysyłkowej i dowiedziałem się, że nic do mnie nie przysłano. Ogromnie zaniepokojony, zadzwoniłem do biura przesyłek na północnym dworcu w Bostonie. Ku mojem zdziwieniu dowiedziałem się, że tam również nie nadeszła do mnie żadna paczka. Pociąg numer 5508 przybył wczoraj z 35-minutowym opóźnieniem, ale nie było w nim zaadresowanej do mnie skrzynki. Urzędnik jednak obiecał mi, że rozpocznie poszukiwania. Pod koniec dnia wysłałem list do Akleja opisując mu całą sytuację. Nazajutrz po południu urzędnik z Bostonu, natychmiast po zebraniu faktów, złożył mi telefoniczne sprawozdanie. Okazuje się, że kolejarz ekspresu numer 5508 przypominał sobie zdarzenie, które może wyjaśnić okoliczności mojej zguby, a mianowicie rozmowę z mężczyzną o dziwnym głosie, szczupłym, jasnowłosym, wyglądającym na wieśniaka, kiedy pociąg stał w Keene, New Hampshire, tuż po pierwszej. Człowiek ten był podobno bardzo zainteresowany ciężką skrzynką, zdawał się na nią oczekiwać, ale nie było jej ani w pociągu, ani w księgach przesyłkowych. Podał, że nazywa się Stanley Adams, a miał tak dziwnie gruby i monotonny głos, że urzędnik kolejowy poczuł się jakoś nienormalnie senny i oszołomiony. Nie pamięta, jak zakończyła się rozmowa, ale przypomina sobie, że się ocknął dopiero wtedy, gdy pociąg ruszał. Urzędnik z Bostonu dodał, że młody pracownik kolejowy cieszy się nienaganną reputacją, jest prawdomówny i od dawna pracuje na tym stanowisku. Tego samego wieczora po zdobyciu nazwiska i adresu owego urzędnika pojechałem do Bostonu, aby zobaczyć się z nim osobiście. Był to człowiek szczery o ojmującym sposobie bycia, ale okazało się, że nie potrafi już nic więcej dodać. Dziwne, ale był pewien, że mógłby rozpoznać człowieka, który go wypytywał o skrzynię. Przekonawszy się, że już niczego więcej się nie dowiem wróciłem do Arkham i do samego rana pisałem listy do Akleja, do Towarzystwa Przesyłkowego na posterunek policji i do zawiadowcy stacji w kin. Czułem, że człowiek o dziwnym głosie, który wywarł taki wpływ na urzędnika kolejowego, pełnią zasadniczą rolę w tej złowieszczej historii i miałem nadzieję, że pracownicy na stacji w kin oraz zapisy telegraficzne na poczcie mogą naprowadzić na jego ślad, a także wyjaśnić w jaki sposób, kiedy i gdzie przeprowadził swój wywiad. Muszę przyznać, że moje śledztwo nie dało żadnego rezultatu. Rzeczywiście zauważono mężczyznę o dziwnym głosie na dworcu w kin wczesnym popołudniem 18 lipca, a jeden z przechodniów nawet jakby sobie przypominał, że widział kogoś z ciężką skrzynią. Nikomu jednak nie był znany, nie widziano go nigdy przedtem, ani nigdy potem. Nie był na poczcie, ani też nie został przysłany do niego żaden przekaz, jak zdołano sprawdzić. Nie miał również dokumentu, który by świadczył o obecności czarnego kamienia w pociągu numer 5508. Żadne biuro nikomu takiego dokumentu nie wydało. Akli oczywiście włączył się do poszukiwań, nawet wybrał się osobiście do kin, aby przepytać ludzi mieszkających w pobliżu dworca. Jego stosunek do tej sprawy był o wiele bardziej fatalistyczny niż mój. Uznał, że strata skrzynki była złowieszczym i groźnym spełnieniem nieuniknionego losu i stracił nadzieję, aby można ją było kiedykolwiek odzyskać. Twierdził, że te górskie stwory i ich agenci są obdarzeni telepatyczną i hipnotyczną siłą, a w jednym z listów napisał nawet, że nie wierzy, aby kamień znajdował się jeszcze na ziemi. Mnie ogarniała wściekłość, bo czułem, że zaprzepaszczona została szansa poznania doniosłych i ciekawych zjawisk, jakie mogły dostarczyć stare, pozacierane hieroglify. Dręczyłbym się tym mocno, gdyby nie następne listy, akleja, w których sprawa górskich, okropnych stworów wkroczyła w jakąś nową fazę, co pochłonęło całą moją uwagę. Część czwarta. Nieznane istoty, akli powiadamiał drżącym pismem, zaczęły napierać na niego z całą determinacją. Nocą, ilekroć chmury przesłaniały księżyc, psy szczekały coraz zajadlej, a i w dzień, kiedy musiał przemierzać nieuczęszczane drogi, także usiłowano go w różny sposób dręczyć. 2 sierpnia, kiedy jechał swoim samochodem do wsi na głównej drodze, na odcinku otoczonym niewielkim lasem, Znalazł gruby pień drzewa położony w poprzek drogi. Zaciekłe szczekanie dwóch wielkich psów, które wziął do samochodu, dobitnie świadczyło o tym, że śledzą go zaczajeni gdzieś w pobliżu. Co by się stało, gdyby nie psy? Nawet nie chciał sobie wyobrażać, ale nie wybierał się już teraz nigdzie bez swoich wiernych i silnych obrońców. 5 i 6 sierpnia zdarzyły się następne incydenty na drodze. Za pierwszym razem kula drasnęła samochód, za drugim psy uprzedziły szczekaniem obecność tych ohydnych istot z gór. 15 sierpnia otrzymałem list pisany w pełnym grozy nastroju, który wielce mnie zaniepokoił. Pragnąłem, aby Akli zrezygnował już ze swego samotnego działania i odosobnienia, żeby odwołał się do pomocy prawa. W nocy z 12 na 13 sierpnia nastąpiło straszne wydarzenie. Wokół farmy świstały kule, a trzy z dwunastu wielkich psów akleja leżały martwe. Na drodze widniało mnóstwo śladów szponiastych łap, a wśród nich ślady stóp człowieka, Waltera Brauna. Akli natychmiast chwycił za słuchawkę, chcąc zatelefonować od Brattleboro, aby przysłano mu więcej psów, ale nim zdążył coś powiedzieć telefon umilkł. Pojechał więc z samochodem do Brattleboro i tam dowiedział się, że konserwatorzy stwierdzili przecięcie głównego kabla w górach na północ od Newfane. Wyruszył do domu z kilkoma skrzynkami amunicji do automatycznej strzelby przeznaczonej na dużą zwierzynę i wzbogacony o cztery nowe, piękne psy. List został napisany w Brattleboro i dotarł do mnie bez żadnej zwłoki. Przestałem przejawiać do tej sprawy stosunek naukowy, zacząłem wykazywać alarmujące osobiste zaangażowanie. Obawiałem się o Akleja, żyjącego samotnie w odosobnionej farmie, ale też zacząłem obawiać się o siebie, jako że bezpośrednio związałem się ze wszystkim, co dotyczy tych istot w górach. Sprawa przybierała coraz większy zasięg. Czy im nie także wciągnie i pochłonie? W odpowiedzi na list Akleja nakłoniłem go do szukania pomocy i wspomniałem, że jeżeli on tego nie zrobi, to ja się tym zajmę. Napisałem też, że przyjadę do Vermont wbrew jego życzeniom i pomogę mu wytłumaczyć wszystko odpowiednim władzom. Otrzymałem na to telegram z Bellows Falls, następującej treści. Doceniam pańskie stanowisko, ale nic zrobić nie mogę. Proszę nie podejmować żadnych kroków, bo to zaszkodzi nam obu i czekać na wyjaśnienie. Henry Ackley. Sprawa jednak przybierała coraz gorszy obrót. W odpowiedzi na mój telegram otrzymałem wstrząsający list o Ackleya, ze zdumiewającą wiadomością, że nie tylko nie wysyłał do mnie żadnego telegramu, ale nie otrzymał też listu ode mnie, na który odpowiedział miał być telegram. Przeprowadził pospieszne śledztwo w Bellows Falls i dowiedział się, że telegram został nadany przez jasnowłosego mężczyznę o grubym, monotonnym głosie, ale niczego więcej nie zdołał się dowiedzieć. Urzędnik pokazał mu oryginalny tekst wypełniony ołówkiem, lecz pismo było Ackleyowi nieznane. Zauważył tylko, że w podpisie był błąd Ackley bez drugiego E. Nasuwały się nieuniknione przypuszczenia. Świadczyło to o zbliżaniu się kryzysu, ale mimo to nie zaprzestał dociekliwych badań. Poinformował mnie, że znów zostały zabite psy i że kupił następne, a strzały stały się nieodłącznym elementem bezksiężycowych nocy. Ślady Brauna, a także ślady innych stóp ludzkich w butach widniały teraz pośród śladów szponiastych łap na drodze i na tyłach farmy. Akli przyznał, że źle sprawy stoją, Planował więc, że wkrótce przeniesie się do Kalifornii, gdzie zamieszka z synem, bez względu na to, czy zdoła sprzedać starą farmę, czy nie. Trudno jednak opuszczać to jedyne miejsce, które zawsze było domem. Spróbuje jeszcze trochę przeciągnąć swój pobyt, może od straszy natrętów, zwłaszcza jeżeli zrezygnuje z dalszych poczynań w celu zgłębienia ich tajemnic. Odpisałem natychmiast, raz jeszcze, ponawiając chęć pomocy i przyjazdu do niego, abyśmy wspólnie powiadomili władzę o zagrażającym mu niebezpieczeństwie. W kolejnym liście zdawał się już mniej sprzeciwiać wyjazdowi niż dotychczas, napisał jednak, że chciałby odłożyć te kroki na później, dopóki nie uporządkuje wszystkiego i nie pogodzi się z myślą, że opuszcza umiłowany dom rodzinny. Ludzie patrzą niechętnie na przeprowadzone przez niego badania i dociekliwe spekulacje, wolałby więc wyjechać spokojnie i nie wywoływać zamieszania na wsi, w której mogłyby, powiem, krążyć pogłoski o jego nieproczytalności. Przyznawał, że ma już tego dość, ale chce opuścić to miejsce w sposób godny. List otrzymałem 28 sierpnia i natychmiast wysłałem odpowiedź, starając się mu dodać otuchy. Poskutkowało, bo w następnym liście nie opisywał już tych okropności. Nie był jednak optymistycznie nastawiony i wyrażał przekonanie, że jest stosunkowo spokojny tylko dzięki pełni księżyca, która powstrzymuje te stwory od dalszej działalności. Miał nadzieję, że podczas najbliższych nocy niebo będzie bezchmurne i wspominał coś mgliście o tym, że kiedy księżyca zacznie ubywać, wsiądzie na statek w Brattleboro. Znowu więc napisałem, żeby go podnieść na duchu, ale 5 września otrzymałem list od Akleja. nasze listy najwyraźniej się minęły. Tym razem nie stać mnie już było na słowa otuchy. Ze względu na wagę zawartych w tym liście wiadomości, podam go w pełnym brzmieniu. Odtwarzam z pamięci tekst pisany drżącą ręką a oto co następuje. Poniedziałek, drogi Will Morty Dość ponure PS do mojego ostatniego listu. Ubiegłej nocy niebo zakryły gęste chmury, choć nie padał deszcz, przez które nie przebijał się nawet skrawek księżyca. Stwory przystąpiły do ostrego ataku i sądzę, że wbrew naszym nadziejom zbliża się koniec. Po północy coś wylądowało na dachu mego domu, a psy natychmiast rzuciły się ku temu czemuś. Słyszałem, jak szczekały i miotały się zapamiętale po czym jednemu udało się skoczyć na dach z niskiej przybudówki, rozpętała się zaciekła walka, podczas której dobiegło mnie straszne i niezapomniane bzyczenie. Po chwili rozniósł się oszałamiający fetor. Jednocześnie posypały się przez okno kule, które omal mnie nie dosięgły. Myślę, że kiedy psy zajęte były toczącą się na dachu walką, całe stado tych stworów zbliżyło się do samego domu. Coś się tam działo na dachu, nie mam pojęcia, ale obawiam się, że te istoty nauczyły się lepszego posługiwania się skrzydłami na ziemi. Zgasiłem światło i z okien zdrobiłem strzelnicę. Kierując strzelbę wysoko, żeby nie trafić w psy, sypałem kulami wokół domu. W ten sposób przetrwałem najazd, ale rano znalazłem na podwórzu wielkie kałuże krwi tuż obok kałuży ohydnej zielonej cieczy, która zionęła smrodem jakiego jeszcze w życiu nie wąchałem. Wspiąłem się na dach, gdzie również znalazłem ślady tej cuchnącej materii. Pięć psów zostało zabitych. Jednego chyba ja sam trafiłem, wycelowawszy z biednisko, bo trafiony był w grzbiet. Teraz wstawiam szyby, które zostały potłuczone i wybieram się do Brattleboro po więcej psów. Wydaje mi się, że ludzie w zakładzie dla psów uważają mnie za szaleńca. Wkrótce znowu napiszę. Sądzę, że za jakiś tydzień albo dwa będę gotów wyruszyć do Kalifornii, choć sama myśl o tym dobija mnie. Pisane w pośpiechu. Ackley. Nie był to jedyny list Akleja, który minął się z moim. Nazajutrz rano, 6 września, otrzymałem następny. Pisany był w tak strasznym pośpiechu, że po przeczytaniu straciłem całą odwagę i nie wiedziałem, co powiedzieć ani też co zrobić. I znowu będzie chyba najlepiej, jeśli zacytuję go w całości, odtwarzając wszystko jak najwierniej z pamięci. Wtorek: Chmury nie ustępują, księżyc wciąż nie świeci i niechybnie pełni ubywa. Założyłbym elektryczność i zainstalował reflektor, ale wiem, że natychmiast przecięliby kabel, nie nadążyłbym z naprawą. Wydaje mi się, że popadam w obłęd. Bardzo możliwe, że wszystko, co dotychczas napisałem, to po prostu sen albo objaw szaleństwa. To, co się dotąd zdarzyło, było straszne, ale to, co się dzieje teraz, jest nie do zniesienia. Ubiegłej nocy rozmawiali ze mną tym wstrętnym, zyczącym głosem. Nie śmiem powtórzyć tego, co mówili. Słyszałem wyraźnie, mimo szczekania psów, a nawet w pewnej chwili pomógł im ludzki głos. Trzymaj się od tego jak najdalej, Will Morty. To jest tak okropne, że przekracza pańską i moją wyobraźnię. Nie pozwolą mi przenieść się do Kalifornii. Chcą mnie zabrać żywego, albo w stanie, który teoretycznie i umysłowo oznacza żywego. Nie tylko do Jugot, ale jeszcze dalej poza galaktykę i prawdopodobnie poza ostatni zakrzywiony krąg przestrzeni kosmicznej. Oznajmiłem im, że nie wybieram się tam, gdzie sobie życzą, czy też proponują, że mnie w tak okropny sposób zabiorą, ale obawiam się, że mój opór jest bez znaczenia. Mój dom znajduje się w takim odosobnieniu, że równie dobrze mogą się zjawić za dnia, jak i nocą. Znów sześć psów zabitych, a kiedy jechałem dziś do Brattleboro, Czułem ich obecność po obu stronach zalesionej drogi. Popełniłem błąd wysyłając zapis fonograficzny i czarny kamień. Proszę zniszczyć ten zapis, nim będzie za późno. Napiszę parę słów jutro, o ile tutaj jeszcze będę. Chciałbym przywieźć książki i inne rzeczy do Brattleboro. Gdybym mógł, uciekłbym bez niczego, ale coś mnie zatrzymuje. Mógłbym wymknąć się do Brattleboro, tam byłbym bezpieczny, ale czuję, że i tam będę takim samym więźniem, jak we własnym domu. I wydaje mi się, że nawet gdybym wszystko porzucił, nie zdołałbym uciec daleko. Jest to okropne, niech się pan nie włącza w tą historię. Pozdrawiam, Akli. Po otrzymaniu tych strasznych wiadomości całą noc nie mogłem zasnąć. Ogarnęło mnie też zwątpienie w zdrowy umysł Aklei. Treść tego listu świadczyła raczej o jego niepoczytalności, ale sposób wyrażania na tle wszystkiego, co się dotychczas wydarzyło, miał wymowę poważną i przekonującą. Nie odpowiedziałem na ten list, uznałem, że lepiej zaczekać, aż Akli odpisze na mój niedawno wysłany. I rzeczywiście, już następnego dnia otrzymałem list, ale zawarty w nim całkiem nowy materiał przesłonił całkowicie odpowiedź na poruszone przeze mnie zagadnienia. Oto treść, którą również odtwarzam z pamięci. List był tak zabazgrany i pozamazywany, jakby autor pisał go w panicznym pośpiechu. Środa, w. List otrzymałem, ale już nie ma sensu omawiać niczego. Ogarnęła mnie rezygnacja. Zastanawiam się, czy starczy mi sił do walki z nimi. Nie mogę uciec, nawet gdybym chciał wszystko zostawić. Wszędzie mnie dosięgną. Wczoraj dostałem od nich list. Wręczył mi go jakiś człowiek z Brattleboro. Został napisany i wysłany w Bellows Falls. Informują, co zamierzają ze mną zrobić. Nie mogę tego powtórzyć. Proszę na siebie uważać. Niech pan zniszczy to nagranie. W nocy niebo wciąż jest przesłonięte chmurami, jak księżyca ubywa. Chciałbym otrzymać pomoc, może odzyskałbym wtedy siłę woli, ale każdy, kto by się odważył tu przybyć, uznałby mnie za obłąkanego, chyba że znalazłbym jakieś dowody. Nie mogę tak bez przyczyny zwracać się z prośbą o przybycie do mego domu. Nie otrzymuję z nikim kontaktu od wielu lat. Nie napisałem jeszcze tego, co najgorsze. Niech się pan mocno trzyma, bo to i będzie szokujące, a jest to prawda. Otóż widziałem i dotknąłem jednego z tych stworów, albo też jakiejś jego części. Boże, jakie to okropne. Był oczywiście nieżywy. Któryś z psów go przechwycił, a znalazłem to dziś rano koło psiej budy. Chciałem schować w drewutni, żeby mieć dowód, ale w ciągu paru godzin wszystko się ulotniło. Nic nie zostało. Jak pan wie, wszystkie te stwory widziano na powierzchni pierwszego ranka po powodzi, a teraz następuje najgorsze. Chciałem to sfotografować dla pana, ale kiedy wyciągnąłem aparat, wszystko zniknęło, została tylko drewutnia. Z czego więc te stwory są zbudowane? Widziałem je, dotykałem, zostawiają też po sobie ślady. Składają się z jakiejś materii, ale z jakiej? Trudno opisać ich kształt, jest to wielki krab z niezliczoną ilością sterczących, mięsistych pierścieni albo też węzłów z gęstej, lepkiej substancji pokrytej czułkami, tam gdzie u człowieka powinna być głowa. Ta zielona substancja to ich krew albo soki, z każdą minutą coraz ich więcej na ziemi. Nie ma Waltera Brauna, nie widać żeby się snuł jak zwykle po zakamarkach okolicznych wsi. Musiałem go trafić kulą, a te stwory zwykle zabierają swoich zmarłych albo rannych. Dotarłem dzisiaj do miasta bez żadnych przeszkód, ale wydaje mi się, że trzymają się z daleka tylko dlatego, że są już pewni, że mnie mają. Piszę ten list na poczcie w Brattleboro. Może to już list pożegnalny. Jeżeli tak, to proszę zawiadomić mojego syna, Georgia Goodenough Aclea, Pleasant Street 176, San Diego, Kalifornia i tutaj nie przyjeżdżać. Proszę napisać do mego syna, jeżeli przez tydzień nie otrzyma pan ode mnie listu, no i radzę przeglądać gazety. Zamierzam rozegrać moje ostatnie dwie karty, o ile jeszcze starczy mi sił. Chcę wypróbować na nich gazy trujące. Zdobyłem odpowiednie chemikalia i uszykowałem maski ochronne dla siebie i psów. A jeżeli to nie poskutkuje, powiadomię szeryfa. Mogą mnie zamknąć w zakładzie dla umysłowo chorych. I tak to będzie lepsze aniżeli to, co planują w stosunku do mnie owe stwory. Może zdołam zwrócić uwagę na ślady wokół mego domu. Są słabo widoczne, ale znajduję je rano. Możliwe jednak, iż policja uzna, że je sam zrobiłem. Wszyscy uważają, że mam dziwny charakter. Powinienem nakłonić policjanta, aby spędził u mnie noc i sam zobaczył. Tylko, że jak te stwory się o tym dowiedzą, będą się trzymać z daleka, odcinając mi telefon, ilekroć usiłuję w nocy gdzieś zadzwonić. Konserwatorzy dziwią się i wkrótce mogą dojść do wniosku, że ja sam to robię. Już od tygodnia nie zwracam się do nich z prośbą o naprawę. Mógłbym sprowadzić kilku prostych ludzi, którzy by poświadczyli tę straszną rzeczywistość, ale wszyscy się śmieją z tego, co ci ludzie powiadają, a poza tym to oni już od tak dawna trzymają się z dala od mojego domu, że nie znają ostatnich wydarzeń. A do tego chyba żaden z tych podupadłych już farmerów za nic by nie chciał się zbliżyć do mego domu na odległość jednej mili. Listonosz nieraz słyszy, co mówią i stroi sobie żarty. Mój Boże, gdybym mu powiedział, jak bardzo jest to prawdziwe. Sądzę jednak, że spróbuję mu pokazać te ślady, ale przyjeżdża po południu, a do tej pory już zwykle znikają. Gdybym zachował jakiś ślad, ochroniwszy go pudełkiem czy jakąś miską, na pewno uznałby to za fałszerstwo albo żart. Szkoda, że stałem się takim odludkiem, i że nikt do mnie nie zagląda, jak dawniej bywało. Nie odważyłbym się pokazać czarnego kamienia ani zdjęć, ani też nastawić mojego nagrania nikomu, chyba że tym prostym ludziom. Inni powiedzieliby, że to wszystko sobie wymyśliłem i tylko wzbudziłoby to ich śmiech. Ale mogę jeszcze pokazać im te zdjęcia. Widać na nich wyraźnie ślady szponiastych stóp, choć samych tych istot nie można fotografować. Jaka szkoda, że nikt oprócz mnie nie widział dzisiaj tej rzeczy zanim się ulotniła! Sam już nie wiem, czy mi na tym zależy. Po tym, co przeszedłem, zakład dla umysłowo chorych jest równie dobry jak inne. Lekarze mogą mi pomóc w podjęciu decyzji, aby opuścić ten dom, a przecież tylko taki krok może mnie ocalić. Proszę napisać list do mojego syna, Georgea, jeżeli nie otrzyma pan wkrótce listu ode mnie. Żegnam. Proszę zniszczyć zapis i nie mieszać się do tej sprawy. Pozdrawiam. Uckley. List napełnił mnie przerażeniem. Nie wiedziałem, co na to odpowiedzieć, napisałem więc parę bezładnych słów, żeby dodać mu odwagi i udzielić rady, po czym wysłałem jako list polecony. Przypominam sobie, że ponaglałem Akleja, aby się natychmiast przeniósł do Brattleboro i przebywał tam pod opieką władz. Dodałem też, że przyjadę do tego miasta z zapisem fonograficznym i przekonam wszystkich, że jest jak najbardziej zdrowy na umyśle. Nadszedł już czas, wydaje mi się, że tak napisałem, aby ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, w których zasięgu żyją. W tej tak bardzo stresowej chwili głęboko wierzyłem we wszystko, co Akli mówił i przy czym obstawał, ale jednocześnie uważałem, że przyczyną nieudanej próby sfotografowania tego nieżywego potwora był nie jakiś kaprys natury, ale błąd popełniony przez samego Akleja.